zgłusza Redeko. www.redeko.pl. Ostatnio Ślęza przyzwyczaiła swoich kibiców do łatwych zwycięstw. W sobotę łatwo jednak na pewno nie będzie. Dwa mecze, nie powiem, że poszły nam gładko, bo zrobiliśmy bardzo dużo błędów, ale dwa mecze wygrałyśmy. Teraz dużo cięższy przeciwnik, Polkowice, zespół euroligowy. Dobre nazwiska, na pewno będzie to bardzo ciężki mecz. Mamy jeszcze kilka dni na przygotowanie się do tego meczu. No i zobaczymy, ale myślę, że bardzo dużo będzie zależało od naszej obrony. W zespole CCC już na początku sezonu doszło do zmiany trenera. Nie patrzymy na kłopoty rywalek, skupiamy się na swoim zespole, podkreśla opiekun Ślęzy. My musimy zajmować się jakby tutaj sobą, tak żeby dalej ten nasz atak funkcjonował, żebyśmy grali zbilansowany atak, żeby każdy gracz coś wnosił. Ale tak jak przed każdym meczem dziewczynom powtarzam i przed tym też, wszystko zaczyna się od defensywy i na to będę na pewno uczulał przed meczem z Polkowicami. Ślęza do meczu z CCC przystąpi z Agnieszką Majewską. To duże wzmocnienie strefy podkoszowej. Zawodniczka jest w coraz lepszej dyspozycji. Przytrafiła mi się kontuzja drobna pleców. Niestety to się troszeczkę dłużej przeciągnęło. Jest powrót. Mam nadzieję, że teraz będzie tylko lepiej. Potrzebuję jeszcze trochę treningu, ale jakby z treningu na trening, z meczu na mecz powinno być lepiej. Powrót Majewski bardzo cieszy trenera. CCC jest najgroźniejsze właśnie w strefie, gdzie operuje doświadczona zawodniczka Ślęzy. Groźne są wszystkie zawodniczki podkoszowe. Tam jest bardzo duży potencjał tego zespołu i musimy jakby ograniczyć ich pole manewru, ale no, tu każdy musi coś wnieść. Tak? Każda piłka, każda akcja jest ważna, nie można podejść na zasadzie, że 5 minut pobronimy na 4 punkty, później stracimy 17. To musi być cały czas konsekwentna gra, taka gra, którą sobie założymy w tym tygodniu. Sobotnie spotkanie Ekstraklasy Koszykarek we Wrocławiu rozpocznie się o godzinie 17. Nowe Centrum Zgłusza Redeko. www.redeko.pl